Nowy inwestor w GKS Tychy nieoficjalnie jeszcze w tym tygodniu. Nawet 75% udziałów w klubie ma wykupić międzynarodowa spółka PMG. Kwota, o jakiej się mówi, to około 1,5 miliona euro. Władze GKS Tychy jednak oficjalnie nie potwierdzają jeszcze tej informacji. Na razie to jest wielki tydzień w kalendarzu liturgicznym. Czy to będzie wielki tydzień, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia dotyczące e, ważnych spraw dla GKS Tychy? Tak się może stać, natomiast jeżeli tylko będziemy mieć informację, że rzeczywiście coś będzie lada moment konkretyzowane, to na pewno z taką informacją do Państwa wrócimy, nie będziemy niczego tutaj ukrywać. GKS nie ukrywał dziś z kolei nowego trenera, którym został Dariusz Banasik. Trener oficjalnie zaczął pełnić swoją funkcję we wtorek, ale już wczoraj oglądał z trybun zwycięski mecz GKS-u z Resowią. Jeżeli chodzi o ten sezon, no wiemy w jakiej sytuacji jest zespół, tak. Jeszcze jeszcze paręnaście godzin temu, no gdyby nie to zwycięstwo, można by się okazało tak, że zespół no, będzie walczył utrzymanie, chociaż to jeszcze w tabeli aż tak pięknie nie wygląda. Natomiast moim celem w tej chwili jest na pewno poprawa wyników. Moim celem jest też tutaj żeby zespół zaczął lepiej punktować, widowiskowo grać. Na 9 spotkań przed końcem sezonu GKS ma na swoim koncie 30 punktów i wyprzedza strefę spadkową o 7 oczek.